Reklamy produktów i usług muszą być piękne, idealne, kolorowe, wesołe, muszą ociekać toną obróbki graficznej, muszą zakłamywać rzeczywistość i tworzyć złudne, często niepokrywające się z rzeczywistością wyobrażenia. Tylko po co? Najlepszym przykładem, jaki mogę przytoczyć z pamięci, to Nokia i jej kampania reklamowa z 2012 roku. Kampania reklamowa PureView w Lumia 920. Spot miał na celu promować optyczną stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo. I dlatego też widzimy parkę jadącą na rowerach i najpierw mocno roztrzęsiony obraz, a następnie obraz pozbawiony drgań, idealnie wystabilizowany. Istotny w tym miejscu jest fakt, że materiał nie zawiera nigdzie adnotacji o tym, że ten nie pochodzi ze smartfona. A skąd wiadomo, że nie pochodzi? No stąd, że w pewnym momencie spotu reklamowego widać w odbiciu okna białego vana i profesjonalny, ciężki sprzęt do nagrywania filmów. Jeżeli macie zamiar kłamać, to róbcie to dobrze, bo w tym przypadku jasno dajecie do zrozumienia, że OIS w ogóle nie działa tak jak powinien, skoro do tego celu, do celu stworzenia spotu reklamowego, wykorzystujecie sprzęt warty kilkadziesiąt tysięcy złotych, bądź nawet dolarów. Całkiem niedawno oberwało się też Huawei'owi, kiedy ten obrazek miał rzekomo pochodzić z modelu Nova 3. Jednak jak się okazało, nie pochodził, bo modelka widoczna na zdjęciu wrzuciła na swojego Instagrama zdjęcie z planu. I co widać? No co widać? Na pewno nie Nova 3. A teraz ofiarą padł także Samsung. O co poszło? Firma chciała nam zaprezentować, jakimi możliwościami retuszu potrafi oczarować nas ich nowy model A8 Star. Problem w tym, że ta fotografia nie pochodzi wcale z A8 Star. Co więcej, nie pochodzi z żadnego smartfona. I z całą pewnością żaden smartfon nie brał tutaj udziału w retuszu. Pani widoczna na zdjęciu to Dunja Djurdjic. Fotografia jest jej autorstwa i tak się składa, że niedawno dostała powiadomienie z serwisu IM, że sprzedała u nich pierwszą swoją fotografię. Zrobiła więc szybkie wyszukiwanie obrazu w Google i trafiła na reklamę Samsunga. Dla porównania tak wygląda oryginał, który został oczywiście wykonany lustrzanką. Kompletnie nie rozumiem oszukiwania klientów w ten sposób. Smartfon nigdy nie będzie robił takich zdjęć jak lustrzanka. I tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o ograniczenia technologiczne, tylko o prawa fizyki, których po prostu nie da się przeskoczyć. Ale wciąż to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, dlatego że smartfony i tak robią genialne zdjęcia. Na dniach Marques Brownlee zrobił dla widzów ślepy test z 16 flagowcami dostępnymi na rynku, gdzie wygrał Huawei Mate 20 Pro, ale różnice w niektórych przypadkach były marginalne, co pokazuje, na jak wysokim poziomie jest obecnie większość marek, jeśli chodzi o fotografię w smartfonach. Czy przez takie wpadki jak te tracicie zaufanie do producentów, czy może jesteście świadomi przekrętów, jakich na nas stosują i kompletnie się tym nie przejmujecie? Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie, nie zapomnij o subskrypcji i lajku pod wideo. Do następnego razu, cześć!